Witam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przefiltrować bardzo gęste zaciery. Filtrację możemy wykonać przed fermentacją lub po jej zakończeniu. Będziemy filtrować zacier z ziemniaków, który ostatnio robiliśmy. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to gorąco zapraszam do jego obejrzenia. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Jak widzimy, zacier ten jest bardzo gęsty i musimy go przefiltrować przed destylacją. Możemy kupić specjalne stożkowe worki filtracyjne, ale możemy to zrobić również taniej i szybciej. Bierzemy bawełnianą ścierkę kuchenną i zszywamy ją tak, aby przypominała materiałowy rożek. Ścierka musi być nowa i powinniśmy jej używać tylko do filtracji. W przeciwnym razie niepożądane aromaty mogą przedostać się do zacieru. Zawartość fermentora przekładamy partiami do rożka filtracyjnego i stopniowo, pomału go skręcamy, tak aby odzyskać całą ciecz. Robimy tak do momentu, aż cały nasz zacier zostanie przefiltrowany. Robimy to bardzo ostrożnie i nie spieszymy się, ponieważ mocno ściśnięty rożek zaczyna tryskać wszędzie dookoła. Gdy cały zacier zostanie przefiltrowany, należy go sklarować, ponieważ znajdują się w nim drożdże, które podczas destylacji wniosą niepożądane aromaty do uzyskanego alkoholu. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy i zarazem najtańszy sposób to klarowanie grawitacyjne. Wymaga jednak najwięcej czasu. Polega ono na tym, że przefiltrowany zacier zamykamy w fermentorze wraz z zamontowaną rurką fermentacyjną i odstawiamy do chłodnego pomieszczenia na okres 1-2 tygodni. Po tym czasie pozostałe martwe drożdże i inne stałe elementy osiądą na dno fermentora i będziemy mogli ściągnąć wężykiem sklarowany zacier. Drugą, znacznie szybszą metodą jest użycie błyskawicznych środków klarujących typu TurboClar. Jest to jedna z najszybszych i najwygodniejszych metod klarowania zacieru. Idealnie nadaje się również do klarowania nastawów z cukru. Nastaw cukrowy, od mętnego do całkiem przezroczystego, może być wyklarowany w już około 24 godziny. Dzisiaj użyjemy TurboClar firmy Alcotec. Jest to środek dwuskładnikowy. Przed dodaniem składnika A zacier solidnie mieszamy w celu jego odgazowania. Następnie dodajemy zawartość saszetki A i intensywnie mieszamy przez kilka minut. Po upływie 2 godzin dodajemy zawartość saszetki B i ponownie mieszamy. Proces klarowania potrwa około 24 godziny. Po upływie tego czasu zlewamy zacier z nadosadu i możemy przystąpić do jego destylacji. Filmy instruktażowe, jak wygląda destylacja na alembiku lub destylatorze typu pod still, również znajdziesz na moim kanale. Linki znajdują się w opisie pod filmem. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Zachęcam także do zasubskrybowania kanału, jeżeli nie chcesz przegapić moich przyszłych filmów. Pozdrawiam.